Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Minister Finansów Jan Wincent-Rostowski, mówiąc o rozpatrywanym projekcie ustawy, podkreślał w Sejmie słowa wiarygodność i bezpieczeństwo, odmieniając je niemal przez wszystkie przypadki. Swoje wystąpienie praktycznie ograniczyłem do cytatów, i to nie moherowej opozycji, tylko światłej partii, jaką jest Platforma Obywatelska. Przedstawiając, jak ta wiarygodność wygląda w ustach prominentnych polityków Partii Miłości. Pierwsze cytaty pochodzą ze strony internetowej posła Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości z pozytywną szajbą, jak go określił premier Donald Tusk. Dzisiaj przymiotnik pozytywna pewnie by ominął, ale to już nie moja sprawa. Dług publiczny nie może narastać w takim tempie, jak do tej pory. W ciągu kilku lat budżet należy doprowadzić do stanu równowagi. Są to słowa premiera Donalda Tuska z 2007 roku. Ten sam premier, tyle że w 2013 roku, mówił już tak. Jestem zwolennikiem rozwiązania, aby w granicach rozsądku podnieść deficyt, zamiast uderzać po kieszeniach Polaków. W 2007 roku zapowiadał. Naczelną zasadą polityki finansowej mojego rządu będzie w związku z tym stopniowe obniżanie podatków i innych danin publicznych. Przysięgam Polakom, że każdy, kto w moim rządzie zaproponuje podwyżkę podatków, zostanie przeze mnie osobiście wyrzucony. Natomiast w 2010 wygłosił już takie słowa. Podjęliśmy decyzję środka drogi. Po pierwsze, jesteśmy gotowi do decyzji, w tym do korekty, do podwyższenia o 1 punkt procentowy VAT-u. Ponieważ uznaliśmy, że ta metoda jest stosunkowo najmniej dotkliwa dla obywateli, a uzupełnia dochody w takim stopniu, że uchroni Polskę przed niebezpiecznym poziomem zadłużania. I kolejne cytaty premiera. Pod koniec 2012 roku na Twitterze pisał tak. Rok 2013 będzie dla Polski lepszy niż sądzą pesymiści. Unikniemy recesji, będą pozytywne rekordy, jeżeli chodzi o obligacje, a w drugiej połowie roku nastąpi spadek bezrobocia. W połowie lipca bieżącego roku na swojej stronie internetowej premier.gov.pl wypowiadał się już tak. Rok 2013 będzie rokiem najbardziej krytycznym, a kolejny już rok rokiem ożywienia. Przypomina mi się tutaj właśnie dyskusja i zapewnienia premiera, który zapowiadał wprowadzenie euro w 2011 roku. Tyle tylko, Szanowni Państwo, że zgodnie z założeniami projektu budżetu na 2014 rok możemy przeczytać, że w końcu 2014 roku poziom stopy bezrobocia powinien utrzymać się na poziomie z końca bieżącego roku, czyli 13,8. Oczekiwany jest spadek ludności i ludności ogółem i ludności w wieku produkcyjnym. W kolejnym roku deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego pogłębi się do 3,3. Jak to, Szanowni Państwo, ma się do wzrostu? Chyba że premier liczy na prostytucję, przemyt i narkotyki, które wspomogą budżet. Prostytucja może i coś podniesie komuś, ale, Szanowni Państwo, na pewno nie PKB. Przejdźmy teraz o szczebel niżej, do wiarygodnego wicepremiera i ministra finansów, który w 2010 roku w Brukseli mówił: obniżenie progów ostrożnościowych będzie konieczne, by mniej odpowiedzialne rządy nie mogły ulec pokusie większego zadłużenia. Dzisiaj to stanowisko już uległo radykalnym zmianom. Progi już są niepotrzebne. W miejsce tego przepisu mają obowiązywać unijne zasady ostrożnościowe. Do tego czasu rząd ma podjąć, uwaga, działania stymulacyjne. Podkreślę jeszcze raz, działania stymulacyjne w celu ożywienia gospodarczego. Są to słowa ministra finansów. Czy takim działaniem stymulacyjnym, wiarygodnym i bezpiecznym, ożywiającym gospodarkę, jest kolejna pożyczka Skarbu Państwa udzielona Funduszowi Ubezpieczeń Społecznych na wpłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo? Z tytułu pożyczek na koniec 2012 roku zobowiązania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wobec Skarbu Państwa wynosiły 18,9 miliarda złotych. Do tego należy dodać 12 miliardów złotych
te, które w swojej poprawce złożył pan senator Klejna. Stały przyrost tych pożyczek wskazuje, że mają one charakter systemowego finansowania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Pożyczki te zastępują dotacje i nie są zaliczane do wpływów wydatków budżetu państwa, a tym samym zaniżony zostaje deficyt budżetu. Jest to, szanowni państwo, opinia Najwyższej Izby Kontroli z 24 lipca bieżącego roku, wygłoszona w Sejmie. Zdaniem NIK brak działań wpływających na zmniejszenie nierównowagi między dochodami a wydatkami Funduszu Ubezpieczeń Społecznych może stanowić w najbliższych latach poważne zagrożenie dla finansów państwa. Czy działaniami stymulacyjnymi ministra finansów jest nieeliminowanie środków przekazywanych z budżetu państwa do otwartych funduszy emerytalnych przy obliczaniu dochodów publicznych, o co wnosiła już Najwyższa Izba Kontroli? Czy jest to kreatywna księgowość na potrzeby rządu Donalda Tuska, czy zwykły przekręt? Również zdaniem NIK stosowanie różnych metod ustalania długu publicznego, a także deficytu sektora finansów publicznych na potrzeby krajowe i zagraniczne powoduje, że stan finansów staje się niejasny, a ostre procedury ostrożnościowe ulegają osłabieniu. I jak się tu, proszę państwa, nie zgodzić ze słowami byłego wicemarszałka Sejmu, wiarygodnego posła Stefana Niesiołowskiego, który w chwili szczerości mówił językiem miłości tak. PO to twór sztuczny i pełen hipokryzji. Oni nie mają właściwie żadnego programu. Jest to ugrupowanie dość skutecznie żerujące na znanych fobiach, ignorancji i naiwnej wierze ludzi. Liberałowie udowodnili, że nie mają żadnych, nawet najmniejszych kwalifikacji ekonomicznych, więc nigdy w ramach żadnej koalicji nie mogą obejmować resortów ekonomicznych, bo zrujnują kraj. Alexis Tocqueville, francuski dyplomata i myśliciel polityczny XIX wieku, mówił tak. Nie ma takiego okrucieństwa ani takiej niegodziwości, której nie popełniłby liberalny rząd, kiedy zabraknie mu pieniędzy. Dzisiaj, szanowni państwo, jesteśmy świadkami kolejnej już niegodziwości tworzonej przez rząd PO-PSL. Kończąc, przytoczę ostatni cytat Donalda Tuska, tym razem z 2005 roku, który radzę sobie wziąć do serca. Trzymajcie się za portfele, bo niezła ekipa dorwała się do władzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie senatorze.